Podczas najbliższej sesji suwalscy radni podejmą uchwałę w sprawie odwołania wieloletniego skarbnika miasta Wiesława Stelmacha. Właściwie ich głosowanie nad tą uchwałą jest formalnością, bo decyzję o skorzystaniu z uprawnień emerytalnych Wiesław Stelmach podjął już kilka miesięcy temu. Wakat po Wiesławie Stelmachu obejmie prawdopodobnie rekomendowana przez prezydenta miasta Anna Cyran. Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz licznych szkoleń i kursów zawodowych z dziedzin związanych z jej pracą zawodową. W suwalskim magistracie pracuje od 20 lat. Przeszła przez wszystkie stanowiska. Zaczęła jako podinspektor i wspinając się po kolejnych szczeblach kariery zawodowej, aktualnie jest naczelnikiem Wydziału Podatków i Opłat w suwalskim magistracie. Kandydatura nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Zarówno jej kwalifikacje, jak i doświadczenie dobrze prognozują na przyszłość. Powołania na drugie po prezydencie stanowisko w strukturze ratusza mogą dokonać tylko radni, stąd potrzeba podjęcia stosownej uchwały. Wciąż nieobsadzony pozostaje jeszcze jeden bardzo ważny wakat. Mimo że od rezygnacji Łukasza Kurzyny upłynęło już kilka tygodni, nikt nadal nie zasiadł na fotelu zastępcy prezydenta. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pojawiły się pomysły na obsadzenie tego stanowiska, ale nadal nie zadziało się nic, co mogłoby wskazywać na rychłe pojawienie się nowego zastępcy. Łukasz Kurzyna sprawował nadzór nad 7 bardzo ważnymi wydziałami suwalskiego ratusza, m.in. inwestycje ochrony środowiska i funduszy zewnętrznych, ale także wszystkimi jednostkami miejskimi, takimi jak ZBM, TBS, PGO czy PEC. To ogrom pracy. Po jego odejściu ta długa lista obowiązków została dopisana do zadań Czesława Renkiewicza. Ostatnia zmiana na stanowisku wiceprezydenta miasta nastąpiła w 2020 roku, kiedy pod koniec czerwca z pracy w ratuszu zrezygnowała Ewa Sidorek. Z magistratu odeszła z końcem sierpnia, a jej fotel pozostawał pusty aż do końca roku kalendarzowego. 1 stycznia 2021 roku zasiadł w nim Roman Rynkowski, który wzorem poprzedniczki zajął się sprawami związanymi z oświatą, sportem i szeroko rozumianą problematyką społeczną oraz kulturą.